Bądź bezpieczny, maluchu, w drogowym ruchu. Tak brzmiało hasło festynu organizowanego przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie. Setki dzieci na Halitosir brały udział w różnych konkursach, wyścigach, slalomie rowerowym i układaniu z puzli znaków drogowych. W ten sposób przedszkolaki i dzieci z początkowych klas szkół podstawowych poznawały podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym. Jest to nasz 10. festyn z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizowany przez MORT Tarnowski. No, chcemy podczas tych festynów przekazywać najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak widzimy, dla najmniejszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci z przedszkola, dzieci z pierwszych klas podstawowych. Grupa dzieci, która dzisiaj jest obecna, to są najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, dlatego staramy się propagować i wcielać w życie to hasło przez zabawę do bezpieczeństwa. To jest niezmiernie istotny element bezpieczeństwa, aby już od najmłodszych lat oswajać z tym, co się może nam przydarzyć na drodze i z tym, co może nas spotkać niedobrego, aby być przygotowanym, a z drugiej strony prawidłowo reagować i zachowywać się, aby być wzorowym uczestnikiem ruchu. Będą różne zabawy, będą konkursy, ale podczas właśnie tych zabaw, konkursów będą sprytnie ukryte treści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz tego mamy teraz w tle, słyszymy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiemy, jak to wszystko bardzo jest istotne, żeby już ci najmłodsi wiedzieli, jak pomóc w razie potrzeby. Dużo się mówi o tym, że właśnie powinniśmy edukować tych najmłodszych, to do nich docierać, tak aby wychować sobie odpowiedzialne społeczeństwo na drogach. Dlatego te nasze akcje w większości skierowane są właśnie do dzieci, młodych osób. Mamy oczywiście dla seniorów, ale tutaj największy nacisk kładziemy na tą najmłodszą grupę uczestników ruchu drogowego. Wszystkie dzieci uczestniczące w festynie otrzymały na koniec od organizatorów elementy odblaskowe oraz słodycze. Za nami casting do supernowej grupy wokalnej. Teatr Solskiego odwiedziło wczoraj 66 osób z Tarnowa i okolic. Uczestnicy mieli jedno zadanie: zauroczyć swoim śpiewem jury w składzie z Piotrem Niedojadło, Grzegorzem Gawlikiem i Sławkiem Ramianem. Z panem Ramianem i Gawlikiem miałem już 2 lata temu styczność podczas kontrataktu tutaj w teatrze, a o panu Niedojadło dowiedziałem się w sumie niedawno. Byłam wcześniej w programie Kontratakt. Śpiewanie to jakaś taka pasja? Tak, jak najbardziej. To jest to, co lubię. Jakiś stres przed tym występem? Był, ale na razie opanowałam. Jeżeli przyjdzie dużo bardzo zdolnych osób, to nie zamierzamy im zamykać drogi. Wtedy zastanowimy się nad tym, żeby powstała grupa druga, która też będzie mogła pracować. Koncert jest cały koncert do przygotowania. No, wydaje mi się, że dla każdego znajdzie się miejsce. Najlepsi wezmą udział w warsztatach, które odbywać się będą od października do grudnia. Na warsztatach będziemy pracować, można powiedzieć, dwutorowo, czyli będziemy robić dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza to praca emisyjna, żeby się rozluźnić, żeby śpiewać dobrze, żeby śpiewać jak najbardziej zawodowo. Pomimo tego, że będą amatorzy, to żeby po tych 3 miesiącach brzmiało to jak najbardziej profesjonalnie. A do tego nie tylko ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, oddechowe i repertuar, ale także taka dawka psychologii. Tu Grzegorz Gawlik będzie prowadził zajęcia, żeby grupę scalić, żeby grupa się czuła świetnie. No jak się, jest taka zasada, jeżeli się dobrze czuję, to dobrze śpiewam. Także bardzo nam będzie zależało na tym, żeby każdy uczestnik warsztatów cały czas był w świetnej formie, żeby był pozytywnie nastawiony, a że jest jesień, no to będziemy pewnie musieli trochę terapeutycznie też podejść do sprawy. 5 stycznia wybrańcy wczorajszego castingu zaprezentują się na scenie Tarnowskiego Teatru podczas koncertu finałowego. Tarnowscy policjanci udaremnili wprowadzenie na lokalny rynek marihuany w ilości ponad 170 porcji o wartości 5000 zł. Zatrzymany został 23-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Podczas przeszukania wydał on jeden woreczek z zawartością ponad 3 gram suszu marihuany. Policjanci postanowili jednak sprawdzić zawartość kontenera, w którym, jak się okazało, rosły krzaki marihuany. Miejsce było specjalnie przygotowane i wyposażone do uprawy konopi indyjskiej. Charakterystyczna woń unosząca się w powietrzu doprowadziła do miejsca ukrycia ściętych krzaków marihuany, które tuż przed przyjazdem policji zostały ukryte w worku foliowym. Zatrzymany 23-latek przyznał się do uprawy marihuany. Odpowie przed tarnowskim sądem za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi mu 3 lata więzienia.
Janusz Kołodziej może w następnym sezonie zmienić barwy klubowe. Nieoficjalnie mówi się, że kapitan Jaskółek przeniesie się do Leszna. Kołodziej w minionych latach reprezentował już leszczyńskie Byki i dobrze wspomina tamtejsze środowisko. Motywacją dla wychowanka unitarnów jest jazda w PGE Ekstralidze. Pozostanie w ekipie Jaskółek oznaczałoby rywalizowanie wśród pierwszoligowców, co dla zawodnika tej rangi oznaczałoby krok wstecz. Póki co Janusz daje pierwszeństwo tarnowskiemu klubowi i niebawem odbędą się rozmowy z zarządem dotyczące jego przyszłości w Unii. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że Kołodzieja widziałoby w składzie większość drużyn PGE Ekstraligi. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, jednak wizja jazdy w pierwszej lidze może przesądzić o odejściu lidera tarnowskiej Unii.